Branded content to pojęcie coraz częściej pojawiające się w języku reklamy. Oznacza kreatywne podejście do zaspokajania potrzeb klienta w zakresie promocji samej firmy czy jej produktów. Angażuje użytkownika dużo bardziej niż klasyczna reklama, a przede wszystkim jest wiarygodny, nie jest nachalny, nie patuje brandem, jest zrobiony inteligentnie. Najbardziej spektakularnym przykładem jest ten z 2001 roku, kiedy to niemiecki producent zatrudnił czołowych hollywoodzkich reżyserów do stworzenia serii krótkich filmów, gdzie główną rolę zagrał Clive Owen. Jedynym brandingiem był samochód BMW prowadzony przez głównego bohatera. Efekt, jaki osiągnięto, to ponad 100 milionów wyświetleń na stronie BMW, a zaznaczam, że było to jeszcze na 4 lata przed powstaniem serwisu YouTube. Najlepszym przykładem naszych czasów realizacji brand and content jest seria filmów i gier komputerowych z udziałem figurek popularnych klocków Lego. A najnowszy trend w obszarze brand and content związany jest z urządzeniami mobilnymi i ich coraz większymi możliwościami. Są to tak zwane drugie ekrany, second screen. Wystarczy, że podczas oglądania filmu czy programu telewizyjnego mamy przy sobie swojego smartfona i zainstalowaną na nim odpowiednią aplikację. Rozpoznaje ona to, co się aktualnie wyświetla na ekranie i uruchamia odpowiednią stronę internetową z dodatkowymi treściami, materiałami, kontentem niedostępnym w inny sposób. Na przykład oglądając mecz telewizji możemy otrzymać darmową wersję gry, gdzie na przykład możemy stworzyć własną drużynę w koszulkach z logiem producenta. To wszystko pozwala nam stwierdzić, że brand and content to przyszłość reklamy. Nowy sposób na dotarcie do klienta końcowego, który szuka nie tylko samego produktu, ale również rozrywki i traktowanie go jak równorzędnego partnera, a nie tylko oglądacza reklam.